100 lat temu, a może i więcej, mieszkała w Lubniu młoda wdowa. Mieszkała samotnie nad rzeką, bez rodziców, bez dzieci i dlatego często zaglądali do niej kandydaci na męża. Ona jednak była nieczuła na starania zalotników. Mimo, że nie pracowała zbyt wiele, wszystko miała zrobione na czas. I trawa skoszona w ogrodzie, bukowe drwa porąbane leżały w starannie ułożonych stogach koło drewutni i pole pod lasem zaorane, a dom był zawsze wysprzątany. Dziwili się temu wszyscy, ale przyczyny znaleźć nie mogli. Panią była i tyle, a na wszystkich spoglądała z góry. Sytuacja ta nie dawała chłopom spokoju. Tym bardziej, że natura hojnie obdarzyła ją urodą, co wzbudzało niekłamany podziw i pożądanie wśród męskiej połowy wsi. Zebrali się, jak Pan Bóg przykazał, po sumie w karczmie u Żyda i zaczęli deliberować, co z tym fantem począć. Taka baba nie może się marnować. To przecież obraza boska. Rozpoczął kulawy Jasiek. Trzeba znaleźć jakiś sposób, aby ją wydać za mąż. Święta prawda wodzi jeno na pokuszenie. Dodał szczerbaty Kuba i niewidomo dlaczego oblizał się jak pies, co zwęszy wędzoną kiełbasę. Sprawa nie jest ani prosta, ani łatwa. Strzeże ją i pomaga w gospodarstwie jej mąż. Stwierdził kategorycznie sołtys, który do tej pory cicho popijał arak w kącie izby. Jak to mąż? Nie żyje! Przecież zmarł na wiosnę! Przekrzykiwali się zebrani. Jej zmarły mąż został strzygoniem. Musiał mieć za życia dwie dusze. Po śmierci jedna dusza ochrzczona odeszła w zaświaty, a druga została w ziemskim truchle i ożywia go w nocy. A że był za życia dobry i kochał swoją żonę, to pomaga jej dalej we wszystkim. Jasno i spokojnie klarował sołtys. Prawił dalej, a ludziskom gęby się otwierały coraz szerzej. Niektórzy nawet gadają, że wykonywał wszelkie ciężkie roboty u młodej wdowy, a nawet chciał spełniać obowiązki małżeńskie. Ale to już chyba nie jest prawdą. Bo gdzie u szkieletora męskie przyrodzenie? To tak? Wykrzyknął podpity już mocno parobek. Prawdę mówi, jakom żyw. Raz, kiedy szedłem z kamienicy na drabą do wsi, zastąpił mi drogę ludzki szkielet, który trzymał pod pachą czaszkę. Słuchacze zamarli z wrażenia. I co? I co dalej? Pytali jeden przez drugiego. Choć odwagi mi nie brak, starałem się Juchę ominąć, ale się nie udało. Szkielet nadstawił pusty czerep i zadzwonił zębami. Daj tu mlecyska do kadłubiska, gada. I kiedym ledwo żywy wlał mleka w pusty oczodół, strzygoń znikł. Słuchacze spojrzeli po sobie i postanowili działać. Niebezpieczeństwo we wsi. Radzili do późnej nocy i uradzili. Wokół wdowiego gospodarstwa rozpisano nocne stróże i wkrótce tajemnica się wyjaśniła. Pewnej nocy jeden z juchasów leżał na łące nieopodal cmentarza. W blasku księżyca zobaczył, jak z jednego grobu wyłania się ludzki szkielet i zakłada na siebie gacie, wełnianą gunię i kierpce, a na kościstą czaszkę wkłada kapelusz i lezie noga za nogą do obejścia wdowy. A tam łap za siekierę i ile pary w ramionach rąbie drwa. Obserwujący to niezwykłe zdarzenie śmiałek, za radą mądrego plebana, co sił w nogach pognał do kościelnej dzwonnicy i zadzwonił. Uczynił to w ostatnim momencie, bowiem upiór był tuż za jego plecami i łapał już pazurami nieszczęśnika za kark. Dźwięk poświęconego dzwonu sprawił jednak, że szkielet znikł. Ale czy na zawsze? W życiu rezolutnej kliszczackiej wdówki niewiele się zmieniło.
Strzygonia zastąpił jurny i chorzy parobek, który za dostęp do niewieścich wdzięków wykonywał najcięższe prace domowe, a po dudki wyjeżdżał do Widnia. Sama zaś gospodyni dalej mogła spędzać leniwe poranki na sąsiedzkich pogawędkach, gapiąc się przy tym przez okno i popijając herbatę. Czytał Lech Walicki.